Cześć, tu Ernest. Cześć, tu Holm. A to są Pogromcy Mitów. W tym odcinku przeprowadzimy kolejną porcję ekstremalnych testów, ale zanim do tego przyjdziemy, to oto zwycięzcy konkursu na karnety bojowe. Pod tym odcinkiem organizujemy kolejny konkurs, tym razem na 3 pakiety Mrocznego Odbicia. Pakiet Mrocznego Odbicia zawiera aż 6 różnych kozackich przedmiotów. I szczerze mówiąc, to jeden z moich ulubionych pakietów w grze. Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy w tym momencie zostawić łapkę w górę, komentarz z waszym nickiem w grze oraz subskrypcję na obu naszych kanałach. Dobra, to tyle ze wstępu. Pora na pierwszy mit. Sprawdzimy, czy da się przyczepić bańkę osłonę do gracza. Pamiętajcie, aby podczas premiery koniecznie oddawać swoje głosy na czacie. Ernest, masz przypadkowo może bańkę osłonę przy sobie? No nawet w łapie mam. O, jak masz w łapie, to sprawdźmy, czy... No mit już znamy, mit już znamy. To się nie powtarzajmy. Chciałem zabłysnąć! Dobra, to ja w ciebie rzucę po prostu bańką. No i co? Ja myślę, że się nie da, ty? Ja myślę, że nie. Wiesz, gdzie rzucać. No jaha. Oczywiście w tej głowy. Nie bardziej mi chodziło o właśnie, o moją bluzkę ładną. I sobie biegnę dalej, czyli nie można. Nie da się, nie. Ale Holm, ja coś dla ciebie mam. Mhm. Mam dla ciebie tutaj krzaczek. Jest krzaczek założony, okay, teraz uwaga. A teraz już o! Jestem! Jesteś tutaj, jesteś Billą. To jest dziwne. Władca Billy. Władca Bill. To jest dziwne, ja pierdzielę. Krzaka założyłem i nagle można. Dawaj. Obrzucę mnie ile wlezie. Kałem. Czekaj. No nie, do takich uników brat nie trafiam. Ja czekaj. Czekaj, jeszcze jaki dwie mam. Gnat. Patrz, jaki gnat. Pilonica. Kurde. Przesadza trochę. Jaki pociąg. Ja takie oj, teraz spadną wszystkie. O nie, lecą! O! Zassało je! Teraz sprawdzimy, czy bańka osłona może zrobić Rocket Ride'a. Zobaczymy, czy uda nam się przyczepić do rakiety. Jak myślicie, da się czy nie? Okej, okay, Helm, to już pora na drugi mit dzisiaj. I sobie zobaczymy, czy taka bańka osłona może przyczepić do rakiety. I mamy na to już dobry sposób, ponieważ jak wiecie, rakiety odbijają się od Kevina. Tak. Dokładnie tak. I ja po prostu, wiecie, skoczę na taką rakietę i rzucę bańkę pod siebie. Jak myślisz, Holm, da się czy nie tak zrobić? To jest głupi pomysł. Ale da się czy nie? To jest głupi pomysł. Czy bańka się przyczepi do rakiety? Jak uważasz? Da się! Da się? Dobra, ja też tak mam takie nadzieje. Ale lepiej strzelić tak i po prostu jak będzie ci będę chciała. Daj mi stę. No co ty robisz? No idź, popisz się, no. Moje 5 minut. Rakieta jest jednoosobowa. Ej, Ernest, ale nas jest dwóch, ja cię mogę przyjść z Rocket Ride'ować. Zapomniałem o tym. Dobra, po prostu do dupy. Dobra, uwaga. O, cholera, to się chyba nie da się. No to miałbyś taki, wiesz... To miałbyś taki widowiskowy sposób. No, to jest taki... Ernest, się przesuwaj się, bo ja się... Ja się ustawiam, ty się przesuwa cały czas. Komedia. Narzuca. Nie da się. Nie ma szans. Następny mit to: co się stanie, gdy wyjdziemy z moczarów odpoczynku, będąc propem? Nie bez powodu jesteśmy na moczarach odpoczynku, ponieważ teraz można się tutaj przemieniać w propa i O, świetnie! O, zamieniłem się w ciebie. Nie bez powodu znajdujemy się na moczarach odpoczynku, ponieważ teraz można zmienić tutaj w propa. No kurwa, co jest? A może to jest jakieś, wiesz, specjalnie dla mnie. Jeszcze raz, trzecia próba. No. Nie bez powodu znajdujemy się na moczarach odpoczynku, ponieważ można się tutaj teraz zamieniać w propa. Dokładnie. O, leżę. Nie mogę się położyć. Teraz o, mogę się położyć. Nie mogę, lecieć się zgubię. Dobra. I sprawdzimy, co się stanie, jeżeli wyjdziemy propem poza osłonkę. Wydaje mi się, że po prostu zniknie. Ja to... O, gdzie auto wyjedzie? Ja myślę, że po prostu nas zasytuje.
Zamieniłem się w najczęściej używaną rzecz w moim domu. O! Jak uważasz, Honda się czy nie? Wyjść z propem czy nie? Wiesz jako prop? Nie, myślę, że po prostu się zamienimy w naszą postać. To jedziemy! Dokładnie. Zasysa nam propa, niestety. Niszczy się po prostu, no. Kolejny mitem na dzisiaj jest, czy po użyciu skoku skały skaczemy wyżej w strefie niskiej grawitacji? Dobra, Hon, zanim to zobaczymy, zobaczmy sobie, jaki skok jest taki, wiesz, normalnie. O, tak się skacze normalnie w tej strefie niskiej grawitacji. O. Hello. I teraz sobie zobaczymy, czy ten skok można ulepszyć, używając skoku skały z... O, tej mapa nie działa w trybie kreatywnym, ale z tego oto miejsca, gdzie są tak zwane błędne przedmioty. Jednym z tych błędnych przedmiotów jest właśnie skokoskała i skokoskała ulepsza nasz skok. Okej, jest skokoskała, jest, dobra. Biorę skokoskałę? Tak, nie dojdziemy ze skokoskała. Aha, dlatego jesteśmy w trybie kreatywnym. Dobra, uwaga. Ja jestem już gotowy, Holm. Czekam na ciebie. Jestem za tobą. O kurde! O kur... Czekaj. Co? O! Zobacz, jak się poleciał! Gdzie jest skokoskała? Też chcę zjeść. Ja nawet nie mogę wylądować. Nawet nie mogę wylądować tutaj, czaisz? Tylko na siebie wziąłeś. Czekaj. Okej, udało się wylądować. No, się skoczyła skokoskała, ale nawet nie mogłem wylądować. O! O kurde! Jaka pchełka poleciała. Nie wystało na górę w ogóle. Jaką szybkością jeszcze. Ej, nie mogę wylądować, rzeczywiście, no, cały czas do góry chodzisz, idę. Chodzisz, skaczesz i elo. I już nie ma lądowania. O, dopiero się skończyło. Dziwne. Okej, okay, pora już na kolejny mit, który brzmi, czy pułapki przebiją bańkę osłonę. RD, sprawdźmy teraz, czy można otrzymać damage z pułapki nowej przez bańkę osłonę. Więc rzuć bańkę osłonę, a ja rzucę pułapę. Dobra. Ja myślę, że przebija, ty? Ja myślę, że damage można dostać, ale do środka wrzucić ogólnie chyba nie można, z tego co wiem. Ty! A spróbuję mi to i to. Stań może tutaj gdzieś... Stań w środku. Dobra. Ja rzucę tutaj na wierzchu jakby. O! Cyk! O! Okej, uwaga! I przebija. Dostałeś! Tak, dostałeś. Przebija, okay. Przebija. Spróbuj wrzucić mi do środka. Dobra. O. Ej, w sumie mogę wrzucić, ale tak nie do... O, mogę wrzucić! Nie mogę, słuchaj, nie mogę. I jak dalej rzucam, to się niestety odbija. A zobaczmy tak. Pułapkę z kolcami, czy przebija. O. Okej. O. I uwaga, no to przebije. Myślisz? Tak. Przebiło, no. Przebija, niestety. No kurde. No bańka nie jest taka tak dobra. Samo... Znaczy pułapki w sumie można stawiać, tak czy siak, o. O. Trenowiec. O, i tak przy okazji, to widz poprzedniego odcinka chciałby przekazać swoje pozdrowienia. Pozdrawiam ciebie, Holma, i jeszcze moich kolegów Janucza i Hazel. Okej. Okay. Następny mit na dzisiaj to, czy nowa pułapka działa w wykrzywionym miasteczku? Hej, Holm, nie wstydź się. Holm. Zostaw mnie! Holm, nie wstydź się! Ten skin jest zepsuty. Zostaw mnie! Chodź, Holm, nie wstydź się. Zostaw mnie, powiedziałem. No dobra, Hon. No Hon tutaj, Hon się trochę wstydzi, bo jego pumcie została zamieniona w jakąś inną, z innego skina kompletnie. Jakaś maciura inna jest, a nie puma. No dobra. Dobra, Hon, nie to nie. Teraz sobie zobaczymy, czy ta nowa pułapka działa na wykrzywionym miasteczku. Jak wiecie, w wykrzywionym miasteczku zwykłe pułapki nie działają, nie można je wyjąć nawet. Wszystko jest niezniszczalne, więc zobaczymy sobie, czy nowa pułapka zniszczy tą ścianę i postawi swoją ścianę i postawi się pułapka. Bo tak działa ta nowa pułapka. No dobra. Jak, Hon, uważasz, da się czy nie? Myślę, że tak. Znaczy, mam nadzieję, że tak. Nie no wiem. Ja też mam taką nadzieję i myślę, że tak, że się da. Myślę, że nie. Myślę, że tak. Tylko teraz pytanie, czy jak się da, to czy da się tą pułapkę zniszczyć? Myślę, że się da. Dobra, sprawdzamy. No nie, to się nie da zniszczyć. Zaraz. Nawet... Nie da się. Serio? A to dobrze w sumie, no tutaj nie można nic budować. Czekaj, a czek pójdę poza, wiesz, tą strefę. No i zmordowałem jedną pułapkę, ale dobra. Ja tutaj się zbuduję troszeczkę wyżej i sobie zobaczymy. Okej, mam, a nie, jest na czerwono.
tu jest nie na możesz. Czerwone. Czekaj, bo było na niebiesko przez sekundkę. O, tu jest na niebiesko już. Więc tak, na ścianę nie mogę, Ale... O tak. Leciało. Co jest? Zniknęło. What? What the fuck? Czyli nie da się, zasysa po prostu ją. To nową pułapkę w wykrzywionym miasteczku zasysa, dosłownie. Następny pytanie dzisiaj. Czy możemy zniszczyć złom ze złomą szczeliny, używając granatu uderzeniowego? W poprzednim odcinku sprawdziliśmy, czy jesteś w stanie stanąć na rzeczy, która spada ze złomą szczeliny, a w tym odcinku zobaczymy, co się stanie. Zobaczymy, czy możesz zniszczyć złomą szczeliny poprzez użycie granatu uderzeniowego. Okej, okay, wyobraźcie sobie, dziękuję, że to jest... Dziękuję, to była długa kwestia, proszę dać mi spokój. Dobra, wyobraźcie sobie, że to jest... Nie! No, jak się pośpieszył jeszcze. Chyba mi się udało to jakby, czekaj, rzuć chyba raz. Chyba tak. Dobra, rzuć tak poprawnie teraz. Co chciałeś powiedzieć? Chciałem zaprezentować, o zobaczcie, tak działa granat uderzeniowy. O, o nie! No już za późno. Ale nie, co ty robisz w ogóle? Dobra, rzucam na sam koniec. Gdzie ty jesteś? No jestem gotowy, o, jestem na jesteś gotowości. Jesteś ze mną? Tak. Jesteś. No czemu te kotwice lecą? Okropne. O! Ale trafiłeś? Powiem ci tak, pierwsza próba jaką zrobiliśmy, jak jeszcze jakby nie byłeś gotowy, to wtedy trafiłeś w 100% i przeniknąłeś. No, to zabija chyba tak czy siak. W mojej drużynie, po prostu, a teraz nie byłeś w mojej drużynie i umarłeś. Teraz sprawdzimy, czy rakiety odbijają się od latającego Kevina. O! Co się drzesz? Czy ziewam se. Dobra, no to sprawdźmy to. Ja myślę, że rakiety odbijają się tak jak zawsze, tak jak zwykle w trybie kreatywnym. Ty on pewnie uważasz tak samo, co nie? Tak uważam, to prawda. Dobra, no to... Pora to sprawdzić. A pierwszy. No cholera! To wzbiało. Ej, dobra, to co? Czekaj, trzeba ten jakoś pod kątem. Ej, zapomniałem o tym wirze kompletnie, powiem szczerze. O kurde. Dobija się. Nie? To dlaczego? W ogóle. No nie, jaki lamusiarski Kevin. Ostatni już mit na dzisiaj to, co się stanie, gdy będziemy w powietrzu i rozpocznie się fiesta w lepkim lasku. Dobry. Ja pierdzielę, serio? No i specjalnie przygotowaliśmy sobie tutaj lunchpada, ponieważ sprawdzimy teraz, co się stanie, gdy wyskoczymy przed fiestą oraz podczas fiesty w powietrze. Ja wiem, że jak ja wyskoczę przed tą fiestą, to kiedy ta fiesta się rozpocznie, to po prostu spadnę na dół. Spadniesz nie otrzymując damage'a, ale ciekawe co się stanie, jak wskoczę podczas fiesty. Może lunchpad będzie, wiesz, taki jakby... Jakby wskoczysz na lunchpada, ale cię nie wyrzuci może. Trampolina zwykła może. Też. Po prostu mnie podbije, ale bez... Dobra, uwaga, o! Ja skaczę. Leć! I tak, letnia mi się zamknęła. Okay, a ja... O! O, mam lotnię! Chodź do mnie. What? Możesz coś robić? Tak. Nie, wylądowałem i zacząłem tańczyć. Okej. Okay. Kurde, ale można lotnię otwierać nawet. Czyli jak używać lunchpada, to tylko podczas fiesty. Nie przed fiestą. No. Fajne. Dobry. Dzień dobry, poproszę kurito i siejka czekoladowego. A kurito zwykłe czy grande? Grande. Dobra.